Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Ochrona przyrody, Turystyka i Edukacja w lesie. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W ciągu ostatnich kilkunastu lat znacznie zmieniły się funkcje lasu. Maleje znaczenie produkcji drewna, a wzrasta ochrona zasobów leśnych. Ochrona zasobów wiąże się bezpośrednio z edukacją przyrodniczą społeczeństwa. Rola edukacji jest nie do przecenienia, ponieważ o efektach działań ochronnych w znacznej mierze decyduje świadomość społeczeństwa, które również czuje się odpowiedzialne za stan zasobów leśnych w kraju. Jednym ze sposobów połączenia funkcji ochrony zasobów leśnych z funkcją edukacyjną było powołanie do życia leśnych kompleksów promocyjnych. Leśny Kompleks Promocyjny LKP to duży, możliwie zwarty obszar leśny wchodzący w skład jednego lub kilku nadleśnictw utworzony dla promocji proekologicznej polityki państwa. Obecnie na terenie naszego kraju znajduje się 25 leśnych kompleksów promocyjnych zajmujących ogółem powierzchnię 1 222 537 hektarów. Każda z 17 dyrekcji regionalnych ma taki obiekt na swoim terenie. Zapoznaj się z tabelą przedstawiającą wszystkie leśne kompleksy promocyjne utworzone w Polsce od sierpnia 2013 roku. Ustawa o lasach mówi, że w celu promocji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrony zasobów przyrody w lasach, dyrektor generalny na drodze zarządzania może ustanawiać leśne kompleksy promocyjne. Głównym zadaniem LKP jest więc wprowadzenie takich zasad gospodarki leśnej, aby zarówno ochrona przyrody, jak i kryteria ekonomiczne działalności nadleśnictwa były ze sobą w zgodzie. Cele stojące przed leśnymi kompleksami promocyjnymi to Wszechstronne rozpoznanie stanu bioceno leśnych oraz kierunków zachodzących w nich zmian. Prowadzenie gospodarki leśnej w oparciu o podstawy ekologiczne, tak aby zachować lub odtworzyć naturalną zmienność środowiska przyrodniczego. Łączenie celów trwałej gospodarki leśnej z aktywną ochroną przyrody. Trwałe zachowanie lub odtwarzanie walorów lasu metodami gospodarczymi przy użyciu metod leśnej inżynierii ekologicznej. Promowanie różnorodnych, w tym przede wszystkim pozagospodarczych funkcji lasu przy wykorzystaniu wsparcia finansowego za źródeł krajowych i zagranicznych, prowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego w celu opracowania modelowych rozwiązań możliwych do zastosowania na obszarze całych lasów państwowych, edukacja leśna z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury, tworzenie odpowiedniego zaplecza do wypoczynku, rekreacji i uprawiania turystyki. O powołaniu LKP decyduje dyrektor generalny lasów państwowych. W skład leśnych kompleksów promocyjnych wchodzą lasy będące w zarządzie lasów państwowych oraz lasy innych właścicieli, ale wyłącznie na ich wniosek. Charakterystyka obszarów wchodzących w skład LKP: duża zmienność warunków siedliskowych oraz składu gatunkowego drzewostanów, różnorodność walorów przyrodniczych i podstawowych funkcji lasu, reprezentacja różnych regionów przyrodniczo leśnych. W skład LKP wchodzą zarówno obszary prawie naturalne, z dobrze zachowanymi pierwotnymi walorami przyrodniczymi, jak i takie, które w przeszłości zostały silnie przekształcone, a prowadzona gospodarka leśna ma w miarę możliwości przywrócić je do stanu naturalnego. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi, zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.